Dzień dobry, Sylwia Gabrysz, firma CarboHort. Znajdujemy się dzisiaj w szklarni, w której produkuje się ogórka krótkiego w województwie wielkopolskim. Jest z nami producent, pan Marcin. Cześć Marcin. Witam. To taka nietypowa sceneria, bo kojarzą mnie państwo głównie z produkcją truskawki bezglebową, ale jest to też dział, w którym borykam się razem z producentami. Przy produkcji ogórka w technologii na karbomacie. I dzisiaj mam tą przyjemność, że Marcin zgodził się szczerze z nami porozmawiać. Jaki to bój stoczył, zanim nauczyliśmy się produkować na tej macie? Możesz nam coś więcej powiedzieć na ten temat? Tak szczerze naszym producentom, bo były i łatwe chwile, i trudne chwile. No, początek był bardzo trudny. Początek był trudny, dlatego że no tak naprawdę, jeśli chodzi o ten typ maty, mało kto w ogóle ma taką uprawę na takiej macie. To jest jedno z takich, żeby gdziekolwiek zaczerpnąć jakiekolwiek, powiedzmy sobie, rady. No a przede wszystkim kilka popełnionych błędów, które przytrafiło mi się na tej macie, to zostawienie buforu wodnego, które spowodowało podniesienie mi temperatury w macie. No i jest to mata organiczna, czyli obniżenie pH. Dwa podstawowe błędy, które przyniosły no, bardzo duże skutki. Tutaj mamy akurat rynny, które są podgrzewane, więc te nasadzenia wiosenne są ogrzewane i to był największy problem. To był największy problem. Nagrzanie tego buforu wody. Nagrzanie buforu wodnego, który spowodował no, jakby podniesienie temperatury. No, temperatura wzrastała nam tu do 26 stopni. Powiedzmy sobie, tam bliżej buforu wodnego było coraz bardziej największa, czyli te 26, wyżej ona już okej, było tam powiedzmy sobie w granicach 24, ale mimo wszystko no, to jest takim, bym powiedział, jeden z podstawowych rzeczy, gdzie no, te pierwsze kroki już pokazały nam, że coś jest nie halo. Wiadomo, że nim doszliśmy do tego, co jest powodem, no to upłynęło troszeczkę czasu, a jeśli chodzi w produkcji ogórka, gdzie on bardzo szybko rośnie, się ukorzenia, no to każdy dwa dni to jest za dwa dni za długo, nie? Później z tym pH to było następne, zablokowaliśmy, później jak już to się okazało, że trzeba podawać normalnie, czyli tam powiedzmy około 5,5 na mikserze, żeby wychodziło pH, no to czas oczekiwania też był około 2 tygodni, znaczy przez 2 tygodnie strasznie nam tu leciało pH, nie? Czyli w macie osiągaliśmy nawet, bym powiedział, 4. Później jak już się przepłukała ta mata, to wszystko, tym bardziej, że przecież na wiosnę my mniej podlewamy, czyli jakby przepłukać tą matę było trudniej, nie? Jak już wróciło, powiedzmy, to wszystko do normy, no to przyszło lato. I kolejne problemy. I kolejny problem, bo no nie ukrywajmy, problem z utrzymaniem wilgoci w macie. Nie? Częste podlewanie, no to też gdzieś finansowo nam się to nie zamyka. A powiedzmy sobie, żeby zachować jakikolwiek tutaj bufor wodny, to na początku jest nie masz czego. To po prostu przelatuje, nie mamy w tej macie jak zatrzymać tej wody. Nie możemy mieć na dole buforu wodnego, bo już wiemy, że nam to psuje. Do góry nie ma czym zatrzymać i, no i to się zrobiły problemy w lata. Lato minęło, przyszła jesień. Nie jest tak łatwo. Słuchajcie, mówimy to tylko po to, by uniknąć kolejnych błędów. Oczywiście. Bo najlepiej to się uczyć na cudzych. Najmniej kosztują cudze błędy. Kosztują. I możemy powiedzieć, że jesteśmy dzięki Marcinowi bogaci o kolejne doświadczenia, bo tak naprawdę pomysłów i prób, które tu wdrażaliśmy, było wiele. Oj, bo. Ale w sumie to głównie twoja intuicja przyniosła najlepszy efekt. Okazało się, że jeżeli wdrożymy to samo odżywianie, które masz na tamtej połowie, gdzie produkujesz na wełnie, w matę węglową, czyli w karbomat, to jest on na tyle w stanie się unormować, ustabilizować, że się po prostu jakby synchronizuje, tak? I tak, to jest dużo prostsze niż... Nie potrzeba w ogóle zmiany, tak? Jeśli wełna, a ten, to moim zdaniem żadnej zmiany nie potrzeba. Jedyną zmianą to jest zarządzanie podlewaniem, czyli gospodarka wodna, gdzie musimy po prostu dostosować do danego warunków atmosferycznych i tyle. To było lato, ale jesień już jest jesień. Jesień mamy całkiem inaczej. Mamy już w tej macie... Poczekaj, zanim przejdziemy do plusów, to jeszcze te minusy. To jeszcze te minusy. Słuchajcie, minusem jest faktycznie ten słaby bufor wody, czyli mocna przepuszczalność tej maty. Dlatego pracując głównie w zeszłym roku tak intensywnie nad tym problemem, nad tym tematem, udało nam się tą matę wzbogacić w nieduży, ale efektywny wydatek sztywnego, krótkiego włókna kokosowego, co
zapewniło nam zmianę tych parametrów fizycznych i pozwoliło nam, mamy nadzieję, na dobre pozbyć się tego problemu. I teraz mamy jesień. Po jednym sezonie produkcji mamy jesień, jest nowe nasadzenie nowe i co? Nasadzenie. Przy nowym nasadzeniu już zauważone jest, zauważam przynajmniej ja, gdzie ten bufor wodny pozostaje już w tej roślinie. Ta mata jakby troszeczkę się tam, kurczę, przerosła. Już możemy mniejsze podlewanie, mniejsze przelewy, bo tu ogólnie wychodzą duże przelewy, bo jak chcemy utrzymać, żeby roślina nam nie więdła, to, no, no, to powiedzmy sobie, te podlewania idą często, które powodują przelewy. No tak, już ale możemy... nie jest sztuką lać tej wody, tak, bo to jest strata i wody, i nawozów, i wszystkiego. Dokładnie tak, dlatego teraz już żeśmy to ograniczyli. Jeśli chodzi o jesień, bardzo bym powiedział szybko, czy ogólnie mata ma jeden plus. Nie ma problemu. Tylko jeden? Jeden plus startowy. Nie ma problemu z ukorzenieniem. Tak, tak. Tu się stawia roślinę, przychodzi się za tydzień i jest problem. I ona stoi, ona się, i korzeń jest biały, korzeń się ładnie się rozwija, nie ma problemu. Jak ważne jest przepłukanie na początku tej maty węglowej, tak? No dzisiaj bym powiedział, że jest bardzo ważne. Bo nawet, te początki, które mieliśmy, kilkudniowe, bo początki, które mieliśmy, gdzie nam TPH strasznie tam, od samego początku nam TPH no, gdzieś tam lawirowało, nie w tą stronę, spadało nam zbyt nisko, no to nie ukrywajmy, że tam dzisiaj już jest całkiem, w tej macie jest 5,5 i nie ma problemu. Nie. I problem przepłukania maty, oczywiście mówimy cały czas o pierwszym roku, bo w drugim roku tych problemów już nie ma. Ona się stabilizuje, tak. Jest przerośnięta korzeniem, no jest to inny widać, bufor jak wody. Zaraz pokażemy Państwu też rośliny, dla porównania możemy pokazać tak, też na pewno rośliny, tam. Tak, jak one wyglądają. Natomiast pierwszy rok, tak, faktycznie jest problematyczny dla większości naszych producentów. Właściwości fizyczne, czyli zbyt mocno przepuszczalna mata, nad którymi już popracowaliśmy, więc w tej chwili maty mają dodatek włókna, który stabilizuje bufor wody. No i jeszcze zostaje kwestia odpowiedniego przepłukania, na co też cały czas szukamy rozwiązań. Oczywiście te, które stosowane są do tej pory, są tradycyjne, czyli zostawiamy lekki bufor, przepłukujemy na maksa, potem cięcie dołem i wtedy już roślina rośnie do momentu jakby silnego ukorzenienia, znaczy ukorzenienia dobrego. Znaczy, no my tutaj już na pewno jakbyśmy stosowali, to rozcięcie tej maty to jest po 3-4 dniach. No nie zrobimy tego, bo każde pozostawienie wody spowoduje nam podgrzanie tej maty. I tu już wiemy, że podgrzanie tej maty to jest, no to są długotrwałe skutki, trwające prawie że do miesiąca. W zeszłym sezonie, przy tej naszej batalii, byłeś zdesperowany i chciałeś już matę zlikwidować, tak. Ale zmieniłeś zdanie. Zmieniłem zdanie przy właśnie tym ostatnim nasadzeniu, gdzie jeszcze w lipcu mogę powiedzieć otwarcie. W lipcu ta mata miała, było mówione, że do końca sezonu i pozbywamy się karbon matu. Dzisiaj tylko mogę powiedzieć tyle, że ta mata zostaje z nami jeszcze na jeden sezon. Na pewno zostanie na wiosnę. I jeśli wiosna wyjdzie tak, jak wyszła jesień, no to jedziemy pełen sezon i zobaczymy, jak to wyjdzie. To zostajesz z nami. Na razie zostaje z nami. Dziękuję. Mogą Państwo zobaczyć tutaj za nami. Na tej części jest produkcja na wełnie mineralnej. Co prawda drugi rok uprawy na tej samej macie. A po prawej mojej stronie jest uprawa drugi rok na karbomacie, tak? Znaczy, no to jest powiedzmy końcówka sezonu, pierwszy rok, ale no to już no widać, jest no całkiem inna roślina, nie? Wracając jeszcze na chwilę do tego korzenia. Do plusów. No na karbomacie na pewno mamy mniejsze problemy z korzeniem i z chorobami, jeśli chodzi o korzeń. Tutaj jest korzeń na okrągło biały, bym powiedział, że bardzo gruby i dużo ma tych nicieni odpuszczonych. Głośnikowy. Z chorobami systemu korzeniowego się nie borykamy. Nie. I to jest bardzo duży. Bym powiedział, że jeśli cokolwiek wystąpi, to wystąpi naprawdę w takim znikomym... Trzeba się postarać. No, może po części tak by trzeba powiedzieć. No dobrze, a powiedz mi pokrój, jakby owoc, jego wygląd, jego smak, nie wiem, wygląd rośliny. Jeśli chodzi o owoc, rzeczywiście na karbomacie będziecie mniejszy owoc. I tutaj przy tej samym nawożeniu na macie węglowej mamy owoc ciemniejszego koloru. Oczywiście jest to sama odmiana, ciemniejszą barwę liści mamy. To jest też, nie zmieniając nic, bo pożywka idzie jedna i ta sama. Tak, właśnie.
No i nie ukrywajmy, jeśli mamy zdrowy korzeń, to mamy przyrost masy, jeśli jest przyrost masy, mamy owoce. I tak tutaj jest przed nagraniem mówiłeś mi, że na tej części opuszczany był ogórek dwa razy. Dwa razy, tutaj już pojedziemy trzeci albo czwarty raz, już teraz tak nie chciałbym tutaj akurat, ale myślę, że chyba czwarty raz jest opuszczanie. Jest to średnie opuszczanie około 70 cm. Marcin jest jednym z producentów, który przyczynia się do całej technologii, którą prowadzimy, więc... Super. Dziękujemy. Dziękuję.